Polska Telewizja, Monika Borkowska. Witam Państwa w nowym programie. Jak oni kłamią? To pytanie będziemy często w tym programie zadawać. Będziemy pokazywać manipulacje, kłamstwa i półprawdy telewizji zwiertniczej. Bo nie jest tak, jak próbuje udowadniać TVN, że Polska to kraj, w którym upadła demokracja, w którym nie funkcjonuje praworządność, w którym Polakom żyje się źle. Tak nie jest. Jak oni kłamią? Zaczynamy. Jak oni kłamią. Szanowni Państwo, wczoraj Fakty TVN przeszły same siebie. Ogłosiły, że nie ma grupy Webera. Nie ma czegoś takiego jak grupa Webera. Manfred Weber to szef największej partii w Parlamencie Europejskim, gdzie zasiadają ludzie wybrani w demokratycznych wyborach. Grupa Webera istnieje, ale szamani zwiertniczej zaklinają rzeczywistość. No to teraz konkrety, nazwiska. Manfred Weber to obecny szef Donalda Tuska. Ostatnio przyznał, że celem jego i europejskiej frakcji EPL jest odsunięcie polskiego rządu od władzy. Chce budować, i tu cytat, zaporę ogniową dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak wygląda właśnie ogień w wykonaniu Niemiec, choć my w Polsce doskonale to pamiętamy. Vera Jourova, Ewa Kaili, Leader Rangers to brukselscy politycy, którzy atakują Polskę, mówią o braku praworządności i korupcji, a sami w tej korupcji toną. Guy Verhofstadt uwielbia nazywać Polaków faszystami, nazistami i białymi suprematystami. To obecny szef Szymona Hołowni. Wreszcie Franz Timmermans i Katarina Barley, która mówiła o finansowym głodzeniu Polski, oraz grupa polskich europosłów, którzy głosowali za paktem migracyjnym. To właśnie grupa Webera, grupa tkająca swoją sieć sankcji i szykan, którymi cały czas próbują zagłodzić Polaków i wpływać na polską opinię publiczną. Wymieniłam tylko niektórych członków grupy Webera, jest ich dużo, dużo więcej. To grupa polityków, którzy od 2015 roku atakują Polskę. Dla TVN-u ten temat jednak nie istnieje. No i nie zapominajmy też o Elżbiecie Bieńkowskiej. Kiedyś minister w rządzie Donalda Tuska, później unijny komisarz, nawoływała do nakładania na Polskę kar. Posłuchajmy. No Unia nie ma teraz wyjścia. Unia musi, no jakby logicznie patrząc, albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. To jest okropne, co ja mówię. Idźmy dalej, bo o przeprosinach teraz będzie mowa. Na konferencji prasowej Katarzyna Kolenda-Zalewska oczekiwała, że premier przeprosi za to, że użył sformułowania grupa Webera. Tymczasem premier nie wycofał się ze swoich słów i precyzyjnie odpowiedział na pytania pracownicy TVN-u. Ja dlatego bardzo lubię pytania TVN-u, ponieważ w pytaniach zawsze jest jakieś takie słówko albo między linijkami ukryta teza, która zakłada pewną odpowiedź lub jakby zakłada już jakiś stan spraw, stan rzeczy. Więc ja chciałem pani dlatego powiedzieć, że i państwu szanownym, że odpowiedź tutaj jest bardzo konkretna i kompleksowa. I nawet raz jeszcze powtarzam, że jest grupa Wagnera, jest grupa skupiona wokół szefa EPL Webera, czyli szefa Tuska, szefa pana One Tuska. One są równorzędne, prawda? Pana zdaniem, panie premierze? One są równorzędne? Są zupełnie inne grupy, rzecz jasna. No i ten komentarz premiera rozzłościł gwiazdę TVN, która postanowiła premiera pouczyć. Panie premierze, ja nie będę reagować na pana zaczepki w stronę TVN. Pani redaktor, jest zasada, jedno pytanie na redakcję. Prosił. Chciałbym poprosić pana nie, jako proszę urzędnika. Panią redaktor, proszę pani redaktor dać. Więc ja powtórzę, że nie będę reagować na pana zaczepki pod względem TVN. One są niestosowne i nieprofesjonalne. Natomiast chciałbym pana zapytać jako urzędnika państwowego, czy pan zrównuje grupę Webera z grupą Wagnera, bo tak wynikało z pana wypowiedzi. No i znowu, panie redaktor, tak znowu. Wynikało no, z pana wypowiedzi. No niestety znowu. Jak oni kłamią. A teraz opowiem Państwu o tym, jak TVN staje w obronie swojego pupilka. I tym razem wcale nie jest to Donald Tusk. We wczorajszym wydaniu Faktów pojawił się zarzut atakowania ambasadora USA. Obsesja bronienia go należy do ulubionych działań funkcjonariuszy zwiertniczej.
Atakowani są bowiem nie tylko sojusznicy z Unii, ale też ambasador amerykański w zaprzyjaźnionej z rządem gazecie, tej samej, która wydrukowała wywiad z rosyjskim ambasadorem tuż po ataku Rosji na Ukrainę. A obrona ambasadora Stanów Zjednoczonych to stała praktyka funkcjonariuszy TVN-u. Czy będzie gdzieś ktoś mógł napisać książkę właśnie jak Stany upadły, no to mógłby zacząć właśnie od spotkania pana Brzezińskiego z panią Kurdej-Szatan. Wojnę zagrażającą Polsce wywołała Rosja. Stany Zjednoczone są światowym supermocarstwem. Barbara Kurdej-Szatan jest popularną polską aktorką, z którą spotkał się amerykański ambasador. Należy zadać więc pytanie, dlaczego pracownicy TVN-u uwielbiają bronić ambasadora? Najprawdopodobniej dlatego, że ten lubi się fotografować z postaciami, które dla pracowników TVN-u są idolami. No i tutaj Państwo widzicie właśnie te twarze. W kolekcji zdjęć ambasadora pojawiło się jedno takie z polską celebrytką, która zasłynęła, no między innymi, brakiem szacunku do polskiego munduru, i to zdjęcie wywołało falę krytyki. Co tam się dzieje? To jest straż graniczna? Straż? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. Jak tak można? Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę. Mordercy. A my pytamy, ciekawe, jak czułby się ambasador, gdyby aktorka zaatakowała żołnierzy Marines. Które słowa zapamiętał pan najbardziej? Mordercy. To było takie, co mnie tak dotknęło, szczególnie, że oglądałem akurat wtedy telewizję i moje dzieci były obok. To, no takie przykre to było, że ktoś w telewizji mówi no na tatę w ten sposób, tak? Jak oni kłamią. My w Polsce doskonale wiemy, co żołnierz miał na myśli, doskonale znamy te emocje. Widać, że w TVN-ie dzieje się coś niepokojącego. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Może się zdarzyć, że po latach związku małżonkowie powiedzą do siebie: wiesz co, nie poznaję cię, zmieniłeś albo zmieniłaś się, kiedyś byłaś inna. Ale w tym wypadku burmistrz pewnego meksykańskiego miasteczka doskonale wie, z kim się wiąże. No, nie może mieć pretensji, że dopiero po ślubie okazało się, że jego wybranka jest... Zresztą sami Państwo zobaczcie. Wyjaśni Paweł Abramowicz. Pan burmistrz szczerze wzruszony. Panna młoda, choć subtelnie milcząca, szczerzy się przez zęby. Biesiadnicy w weselnicy, odświętnie ubrani, jak to na ślubie, skandują gorzko. Śluby piesków na Filipinach wydawać się mogą kuriozalne, ale wszyscy, od błogosławiącego związki kapłana, przez opiekunów piesków, po same pieski, traktują sprawę poważnie. Jak oni kłamią. Jak Państwo widzicie, śmiesznie, luźno na antenie TVN-u, ale Michałki Michałkami. Proszę Państwa, TVN kreuje się na obrońcę kobiet, ale często nie dostrzega ich piekła. Imigranckie piekło kobiet dla TVN-u chyba nie istnieje. Ale spokojnie, tego wszystkiego dowiecie się Państwo, na szczęście, z naszej anteny. Największą cenę zapłaciły kobiety i to pokazują chociażby statystyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji, gdzie 70% gwałtów było dokonanych w ostatnim czasie przez nielegalnych migrantów. Dla nich priorytetem są imigranci, a dla naszego rządu priorytetem jest bezpieczeństwo Polek. Jeśli o imigrantach mowa, to zobaczmy, jak TVN informuje o tym, co dzieje się we Francji. W informacyjnym show nie znaleźliśmy setki przerażonego Francuza czy Francuzki. Była zamiast tego wypowiedź muzułmanki z dzielnicy imigrantów. To może się przydarzyć mojemu bratu, gdy odmówi wykonywania poleceń policji. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Boimy się policji. To nie jest normalne. I to doskonały przykład realizacji ukrytej agendy. Za brutalny przebieg zamieszek we Francji odpowiada policja. I na zakończenie tego wątku skrajnie zmanipulowane pytanie. W miejscu, gdzie nastolatek został postrzelony, pytanie, ile Naelów nie zostało sfilmowanych.
Bezkarna manipulacja, bezkarna sugestia, że polska policja non-stop zabija młodocianych migrantów i wreszcie społeczeństwo powiedziało dość, francuska oczywiście. Czyli nie przyznamy się do fiaska prowadzonej przez Unię Polityki Multikulti, a całą winę zrzucimy na francuską Politwę. Zapraszamy na wiadomości, Monika Borkowska, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.